Pokażę wam, jak tutaj sytuacja wygląda. O co chodzi z tymi trybami jazdy, no nie? Bo żeśmy się nad tym zastanawiali przed premierą Fordzy. I o co w tym chodzi? No już wam pokazuję. Tutaj chyba Mercedesa sobie weźmiemy. I zobaczcie. Mamy sobie Mercedesa. I jak spojrzycie się na licznik, to obok licznika mamy taką ikonkę do zmiany trybu jazdy. Jak ją jak nacisnę przycisk na padzie, i teraz uwaga, standardowo ten przycisk na padzie nie jest przypisany. Musicie sobie wejść w controls. Nie wiem, może już po premierze będzie przypisany, ale musicie sobie wejść w controls. I tutaj macie convertible. U mnie się to tak nazywa, u was to nie będzie zmiana trybu jazdy albo coś jakoś tak po polsku, no nie? Ja lubię grać w języku angielskim, bo taka czcionka mi lepiej wygląda w Fordzie. Dlatego gram na angielskim. No i przy okazji się uczę angielskiego. Dobra, o co chodzi z tymi trybami? No i naciskam sobie. Samochód idzie trochę do góry, zamykają się te dodatkowe spoilery, no i mamy taki, powiedzmy, tryb komfortowy. Nie wiem, w tym samochodzie tryb komfortowy nie powinien w ogóle istnieć, no nie, no jak? Teraz jedna rzecz, ten samochód w trybie komfortowym prowadzi się tragicznie, prowadzi się gorzej niż jakikolwiek inny samochód bez żadnego trybu. Jakbyśmy wzięli na przykład Huracana bez ospoilerowania, bez niczego, to on by się lepiej prowadził niż ten Mercedes w trybie komfortowym. Ja myślę, że to jest tak specjalnie tutaj zrobione, żeby była taka duża różnica między tym trybem, powiedzmy, torowym w stosunku do tego trybu sportowego, komfortowego. Także teraz ten samochód prowadzi się słabo, ociężale, ciężko. Jak zagracie pierwszy raz, na pewno to odczujecie, że jest taki trudny w prowadzeniu, zwłaszcza przy wyższych prędkościach. Nie chce za bardzo skręcać. Jest dziwnie, no nie? Rozwalisz się na pierwszym lepszym zakręcie. O, na przykład tu nie mogłem wyrobić. Taki, wiesz, delikatny łuk, zjazd z autostrady, no nie da się. I z kolei jak zmienimy sobie teraz tryb jazdy na ten torowy, samochód idzie nam trochę w dół, wysuwa się oczywiście spoiler i na samym końcu wysuwają się te takie rybie łuski, nazwijmy to. No i wiadomo, teraz prowadzenie samochodu znacznie nam się poprawiło, mamy większy docisk, jest lepiej, ale kosztem prędkości maksymalnej. Ten samochód ma teraz niższą prędkość maksymalną niż w trybie komfortowym, co jest oczywiste, no nie? Wysunął nam się spoiler, mamy z przodu dodatkowe łuski i samochód ma niższą prędkość maksymalną, jest wolniejszy. Za to lepiej skręca, no i lepiej pokonuje zakręty. Więc ten tryb komfortowy możemy sobie wybierać, na przykład jak chcemy przejechać się po autostradzie z wyższą prędkością, a potem jak zjeżdżamy z autostrady, to możemy sobie ten tryb zmienić. Problem polega tylko na tym, że nie możemy tego trybu jazdy zmieniać podczas jazdy, gdy jedziemy samochodem. Gdy samochód się porusza, klikam przycisk od zmiany trybu i nie ma jak. Nie można, musisz się zatrzymać. W momencie, kiedy ten tryb się zmienia, ja nie mogę, wiesz, samochodem ruszyć do przodu, klikam gaz, nic się nie dzieje, no nie? Musimy poczekać, aż się całkowicie przerobi, jakby, no nie? Na ten tryb komfortowy. I te zmiany trybu jazdy, zmiana trybu jazdy jest dostępna tylko w tym jednym samochodzie. Za zmianę trybu, znaczy przycisk od zmiany trybu jazdy, to jest też przyciskiem od zmiany, od zmiany dachu, o, że tak powiem. Jak weźmiemy sobie Ferrari Portofino i naciśniemy sobie przycisk od zmiany trybu jazdy, no to nam się otworzy albo zamknie dach. I też podczas otwierania albo zamykania dachu nie możemy samochodem jechać. Musimy poczekać, aż ten dach nam się przełączy. Nie? I musimy, nic nie mogę zrobić, o i dopiero teraz mogę ruszyć. Tak? Mamy tutaj inne samochody bez dachu. Na przykład BMW Z4. Tak, ja nie wiem, czy w tym samochodzie tak jest, ale chyba powinien dach się w nim też automatycznie zakładać. Muszę to chyba sprawdzić. I wiecie co, tutaj tego trybu nie możemy zmienić. Chyba możemy wejść do Forza Vista i dopiero wtedy tam
przemienić ten tryb, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Forza Vista. Nie wiem, czy tutaj można to zrobić nawet. Możliwe, że później dodadzą możliwość, wiesz, zakładania dachu w tym samochodzie. Ale tu ewidentnie widać, że za siedzeniami jest dużo miejsca, żeby ten dach się założył. I on raczej powinien być automatyczny, no nie? Ale jakoś tak jest, że w tej Z4 no nie możemy tego dachu założyć, nawet w trybie Forza Vista. Także na obecną chwilę samochody, które mają otwierany dach, są dwa. Jest to Ferrari Portofino, którym żeśmy sobie śmigali. No i jeszcze jest McLaren 720. Tutaj też możemy sobie ten dach otwierać i zamykać. I te trzy samochody to są na razie wszystkie, jakie ja znam, w których możemy sobie zmienić ten, powiedzmy, tryb jazdy, no nie? No i tutaj wygląda to mniej okazale niż Ferrari Portofino. To BMW ma ręcznie zakładany dach, może dlatego się nie da. Jeśli tak, to faktycznie, to może mieć wpływ. Bo w Mazdzie Miacie też nie da się tego dachu założyć, no nie? Także obecnie możemy tylko w tych trzech samochodach zmieniać tryb jazdy. Możliwe, że później dodadzą tych samochodów więcej. Na pewno dodadzą więcej samochodów. I może jeszcze któryś z tych aut, które są w garażu, oferuje zmianę trybu jazdy. Ale jak wejdziemy sobie na przykład do RS7, tutaj nie możemy nic zrobić. Ten spoiler wysuwa się automatycznie. Klikam przycisk od zmiany trybu jazdy, nic nam się nie dzieje. Powiem wam, że teraz nawet się nie wysuwa. Czemu? A chyba, aha, bo ja tu chyba dałem ten spoiler taki dodatkowy. Musielibyśmy go usunąć czy coś. Także trzeba by było jeszcze posprawdzać, które samochody mają, wiesz, tryb jazdy do zmiany. Czekaj, a w Taycanie się wysuwa spoiler? Powinien się wysuwać chyba, no nie? Co dokładnie daje rozszerzenie mapy? Rozszerzeń mapy jeszcze nie ma. Rozszerzenia mapy to będą po prostu DLC z nowymi mapkami. A tutaj się podnosi spoiler. Ale też nie możemy sobie zmienić trybu jazdy. Tu chyba nie ma, bo to elektryczne. Też nie możemy sobie tego spoileru, wiesz, jakby podnieść podczas jazdy czy coś. Także będziemy musieli jeszcze sprawdzić, które samochody mają ten zmienny tryb. Wygląda na to, że to będzie taka chyba unikalna cecha niektórych aut. No nie, trochę szkoda. Fajnie by było sobie zmienić tryb jazdy na przykład w takim Lamborghini Performante czy coś. Tak mi się wydaje. Obecnie tylko te trzy sorki.